Szanowni, w tym filmie chciałbym zająć się zadaniami, które można określić wspólnym mianem sztuczki z iloczynem. Większość tych zadań pochodzi z gazety Olimpiady Matematycznej Juniorów czy gimnazjalistów, wtedy jeszcze olimpiady, dokładnie gimnazjalistów, z kwadratu, ta gazetka się nazywała Kwadrat, to jest kwadrat numer 4 i tam jest artykuł Michała Kiezy, który właśnie się nazywa Sztuczki z iloczynem. No i takie typowe zadanie będzie polegało na tym, że będziemy mieli znaleźć parę liczb całkowitych x, y, które spełnia tego typu równanie. No i punktem wyjścia jakby do tego jest taka tożsamość, którą potrafimy udowodnić, zaraz sobie ją udowodnimy, no mianowicie, że jeżeli pomnożymy y plus a przez x plus b, gdzie y i x to są zmienne, a i b to są jakieś stałe, no to dostaniemy y razy x plus y razy b, jak otworzymy ten nawias, plus a razy x plus ab. No i korzystając z przemienności mnożenia i z przemienności dodawania, możemy to zapisać w takiej postaci. No i teraz jeśli mamy takie równanie, no to możemy je przekształcić do postaci podobnej. Tu mamy xy i tu mamy xy, mamy minus x, czyli a równa się minus 1, mamy minus y, czyli b równa się minus 1, no i faktycznie minus 1 razy minus 1, czyli a i b równa się 1 i tu plus ab, wszystko się zgadza, czyli to równanie ma taką postać. Możemy, jeśli ktoś chce, może ją teraz udowodnić sobie, mnożąc te nawiasy przez siebie. No i iloczyn takich dwóch liczb równa się 0, wtedy i tylko wtedy, jeśli co najmniej jedna z tych liczb równa się 0, więc mamy dwie możliwości, albo x równa się 1, albo y równa się 1, no i w każdym z tych przypadków y może być dowolną liczbą całkowitą. Tak, czyli bo mieliśmy szukać par liczb całkowitych, więc x, y to jest 1, s, gdzie s jest dowolną liczbą całkowitą, lub x, y to jest t, 1, tu y jest równe 1, tu x jest równe 1, a t tutaj jest dowolną liczbą całkowitą, tak naprawdę dowolną liczbą, ale pytano nas o liczby całkowite. Kolejne zadanie jest troszkę bardziej skomplikowane, polega na tym, że mamy znaleźć wszystkie pary liczb całkowitych, które spełniają takie równanie. Xy plus x równa się x plus y. Znowu przenosimy x i y na lewą stronę. No i jest pewien kłopot, bo nie mamy tutaj tego wyrazu stałego, tak? Ale możemy go, tego, który był w poprzednim zadaniu, tak jak sobie tutaj zobaczymy, to było xy minus x minus y plus 1 równało się 0, no ale tu możemy zrobić podobną sztuczkę, mianowicie dodać do obu stron równania 1 i wtedy będziemy mieli x minus 1 razy y minus 1 równa się 1. No i teraz już trzeba rozważyć różne możliwości, bo możemy mieć sytuację taką, że x minus 1 równa się 1 i wtedy y minus 1 też będzie równy 1, no bo jedynkę można otrzymać, jeśli chodzi o liczby całkowite, tylko z mnożenia dwóch jedynek albo dwóch minus jedynek. I wtedy rozwiązaniem tych równań jest x równe 2 i y równe 2. No albo x minus 1 równa się minus 1 i y minus 1 też się równa minus 1. I wtedy rozwiązaniem tych dwóch równań jest x, y równa się 0. Można podstawić do tego równania i przekonać się, że obie te pary spełniają dane równanie. W tym momencie tu jeszcze chcę zwrócić uwagę na jeden szczegół. Tu było i, a ja zatrzymałem film, przeedytowałem to równanie i wprowadziłem tutaj taki znaczek matematyczny, który się nazywa end i po prostu, tak? I matematyczne, taki znaczek. Taka piramidka to jest i, a gdyby ta piramidka stała odwrotnie, otwierała się do góry, a stała na wierzchołku, to by nazywała się lub. No więc w każdym razie to zadanie mamy rozwiązane, no i teraz takie, które będzie wymagało od nas troszkę więcej algebraicznej sprawności, no mianowicie szukamy par liczb x i y, które spełniają takie równanie, no i tu współczynnik już przy x, y nie jest równy 1,
Ale możemy sobie z tym poradzić w taki sposób, że tak, no po pierwsze przenieść minus 1 na lewą stronę, to będzie plus 1, a po drugie podzielić wszystkie te obie strony tego równania przez 2. No jeżeli podzielimy 2xy przez 2, to dostaniemy xy. Jeśli podzielimy 3x przez 2, to dostaniemy 3 drugie x. Jeśli podzielimy y przez 2, to dostaniemy 1 drugą y, a jeśli podzielimy 1 przez 2, to dostaniemy 1 drugą. No i widać, że te trzy wyrazy tutaj to składają się na pewno do takiego wyrażenia, no bo x razy y to jest xy, x razy 3 drugie to jest 3 drugie x, 1 druga razy y to jest 1 druga y. No tyle tylko, że jak pomnożymy te wyrazy stałe przez siebie, to dostaniemy 3 czwarte, a tutaj jest 1 druga, tak? Czyli gdybyśmy to chcieli zapisać w takiej postaci, to żeby tu zachować to samo równanie, trzeba odjąć 1 czwartą. Wtedy od 3 czwartych odejmiemy 1 czwartą, zostanie 1 druga. I wszystko się będzie zgadzało. No i teraz można to z powrotem, jeżeli bardzo chcemy uniknąć tych wyrazów 1 druga i 1 i 3 drugie, czy 1 czwarta, można to spokojnie pomnożyć przez 4 obie strony tego równania, rozbić tą czwórkę na iloczyn dwójki, która zajmie się tym nawiasem i dwójki, która zajmie się tym nawiasem. 4 razy minus 1 czwarta to jest minus 1. No i dostajemy takie równanie. No i znowu, albo oba nawiasy są równe 1 i wtedy rozwiązaniem jest para 0 minus 1, albo oba nawiasy są równe minus 1 i wtedy rozwiązaniem jest para minus 1 i 2. No, sprawdźmy. Jeżeli oba nawiasy są równe 1, to 2x plus 1 równa się 1, czyli x równa się 0, a 2y plus 3 równa się 1, czyli 2y równa się minus 2, czyli y równa się minus 1. Jeśli 2x plus 1 równa się minus 1, to 2x równa się minus 2, czyli x równa się minus 1. To samo równanie, które tutaj żeśmy dostali w pierwszym przypadku. A 2y plus 3 równa się minus 1, czyli 2y równa się minus 4, y równa się minus 2, a nie 2, przepraszam. Zdarzył nam się piękny przykład pokazujący, że zawsze trzeba sprawdzać, czy rozwiązania, które żeśmy zapisali, czy te wartości x, y, które żeśmy wyznaczyli i zapisali, czy one rzeczywiście spełniają to równanie. No teraz spełniają.